wszystko też upadło. Także Arrecife to jest taki raczej mniej ciekawy zakątek wyspy. Raczej nie ma go na trasie wycieczek objazdowych. Tu po lewej też mamy jedno z najbrzydszych miejsc. To pokażę moje swój najładniejszy, najbrzydszy. Po lewej to wysypisko śmieci. No też jest temat taki praktyczny, tak, ważny. Tutaj może nie jest centrum do zwiedzania, ale no, warto się tak siebie zapytać, tak, co się z tymi śmieciami dzieje. No, jak to jest duży kraj, duży ląd, no to wiadomo, są i jest i recykling, i gdzieś tam można zakopać, a gdzieś tam oddzielić i tak dalej. Na wyspie jest tym trudniej, bo jest to bardzo ograniczona powierzchnia, tak, 800 km kwadratowych powierzchni. Jak wiatr zawieje, to na wszystko porywa i trafia prosto do oceanu. Także tutaj dopiero stosunkowo niedawno, kilka lat temu, jeszcze przebudowano to wysypisko, jeszcze tutaj na miejscu stworzono zakład na biomasę, przetwórstwa biomasy. Jest selekcja oczywiście śmieci, bardzo się tego przestrzega. Ekologia jest szalenie ważna na takim skrawku ziemi na oceanie. Gdybyśmy o to nie dbali, to po prostu byśmy tutaj pływali śmiecią. No wiadomo, oprócz stałych mieszkańców, w hotelach też się dużo tych śmieci produkuje na bieżąco, także... także... część tutaj jest przerabiana na miejscu, część wysyłana, tak, pakowane folie, plastiki wysyłane na Gran Canarię, elektronika na półwysep iberyjski, na główny ląd, także wysyłamy śmieci. Dalej. Wyspa, chciałam powiedzieć, że jest, uważa się za ekologiczną. Wyspa Lanzarote od 1993 roku jest na liście UNESCO, jako rezerwa biosfery, została wpisana na listę UNESCO. To była pierwsza wyspa, która jako w całości została tak wyróżniona. Dzięki działaniom też tego artysty Cezara Madrigue, to swoją drogą. Wyspa, mówię, że uważa się za ekologiczną, żeby utrzymać tę pozycję na liście UNESCO, trzeba dbać generalnie o to, żeby żyć zgodnie z naturą, żeby dbać o tradycje. Chodzi też o to, że człowiek powinien harmonijnie żyć z otoczeniem. No i przede wszystkim też przestrzegać oczywiście wszelkich zasad ekologii. Problem polega na tym, że źródłem energii na Lanzarote wciąż główne źródło energii pozostaje elektrownia spalinowa, olejowo-gazowa. Wielki wstyd, a na razie jeszcze jesteśmy w trakcie przemian. Dostawia się wiatraki, tutaj właśnie mieliśmy tak trzecią budowę elektrowni wiatrową, ale to jest wszystko teraz, w czasach przemian, tak? W czasie przemian przechodzenia na zielone źródła energii. Dostawiły te baterie słoneczne, ale to też jest ogromny koszt dla przeciętnego mieszkańca wyspy. Nie można sobie na to pozwolić. Niby trzeba tam instalacje zostawić, jak się remontuje, czy odnawia tam jeszcze. Niby prawo, że tam trzeba zostawić to podłączenie, ale później już tych paneli nikt nie kupuje, bo nie ma na to pieniędzy. No a wiadomo, no prąd kosztuje, no ale to już z miesiąca na miesiąc się tam fakturkę płaci. A nie jednocześnie te kilka tysięcy euro. Biorąc pod uwagę, że się tysiąc zarabia, a tak jak się cały, to tak naprawdę w porównaniu do kosztów tej życia to jest nic. Mówię o zarobkach, że zarobki są nieproporcjonalne do wydatków. No ale tak, no jakkolwiek, 20-letni program rozwoju wyspy mówi, że w 70% wyspa ma przejść na zielone źródła energii. No niby nad tym pracują, zobaczymy, chociaż prawda jest taka, że dostawiają te wiatraki, ale ta elektrownia spalinowa wciąż działa tak samo, nie zamykają jej, dlatego że liczba ludności rośnie, rosną potrzeby. Takim przykładem ekologicznej wyspy na pewno będzie wyspa El Hierro. Ta maleńka, tak jedna, to jest 1/3 Lanzarote, 500 km stąd położona. Wyspa El Hierro jest niezależna energetycznie. Tam się korzysta tylko z elektrowni wiatrowej, ale no też trzeba mieć wszystkie dane, tak? Tam nie mieszka, tam nie przebywa 200 tysięcy osób, tam mieszka 10 tysięcy i prawie żadnej turystyki. Do 10 tysięcy osób to jeszcze można ten problem rozwiązać.
przez środek wyspy, to jest miejscowość San Bartolome. Pokazuję długopisem. Te nazwy są tak małe, że ja nawet stąd nie przeczytam, tak? Także tak podam mapę, to i tak na to samo powiedzieć. Chodzi mi o kształt mapy i lokalizację. Tutaj znajdujemy się w środku wyspy. W środku wyspy, San Bartolome. Odbijamy troszeczkę jeszcze tutaj na północ. Za chwileczkę miniemy rzeźbę, którą zaprojektował Cezar Manrique. Pamiętamy tą zabawkę wietrzną, tak? Tutaj też będzie się trzeba domyślać, co to przedstawia. Natomiast tutaj Cezar Manrique wyjaśnił, co miał na myśli. Teraz rzucimy okiem, może się domyślimy, jak widzę, teraz Państwo po swoim. Przed nami, dokładnie naprzeciwko, ten biały, wysoki słup. To jest rzeźba, która nazywa się Monumento a Campesino. Cezar Manrique stworzył tę rzeźbę na przełomie lat 60. i 70. To był ciekawy czas też przemian na Lanzarote. Co ta rzeźba może przedstawiać? Widzą Państwo tą miał rzeźbę? Za rondem? Tak. To jest, ten wysoki słup to jest rolnik. Co jest rolnik? On siedzi na osiołku podobno. Tam jest też piesek i wielbłąd podstawy. Pieska Pani zobaczyła, tak? To jeszcze widać. Jeszcze jeden, jeszcze raz. No. Dobra, wyjeżdżamy, Ekstra. Jeszcze! Jak się nazywa Maria? Po prawej teraz dobrze widać. Za tą rzeźbą znajduje się jeszcze cały kompleks, który stworzył oczywiście Cezar Manrique, czyli podziemna restauracja, na pod kopułą zaraz zobaczymy i... O, to nie już wierzę. I... Antonio, por favor, kluczowy. Okej, rzeźba po lewej, to restauracja i centrum etnograficzne. Muzeum etnografii po lewej. Etnografii. Kolejne centrum do zwiedzenia na przyszłość. Pod hasłem Cezar Manrique już nam wyskoczą wszystkie główne atrakcje. Wracając do tej rzeźby, ta powstała pod koniec lat 60., kiedy jeszcze na Lanzarote nie było dróg asfaltowych, jeszcze ledwo Cezar Manrique zaczął tutaj wprowadzać takie pojęcia jak turystyka, bardziej sztuka. Na Lanzarote ludzie zajmowali się głównie uprawą ziemniaków i cebuli. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby myśleć o kategoriach turystyki, żeby zaprosić kogoś tutaj na wyspę, nie mając wody pitnej. Ale to był akurat ten czas, w którym też zaczęła ta woda być doprowadzana do domów. Także z jednej strony ta odsolanie wody, z drugiej strony interwencje Cezara Manrique wpłynęły na te wszystkie zmiany. Ale wracając właśnie do tego czasu, to też ciekawostka. Cezar Manrique to stworzył, powstał. Cezar Manrique, może od tego zacznę, że urodził się tutaj 100 lat temu, tutaj się wychował, studia skończył w Madrycie na Akademii Sztuk Pięknych, potem jeszcze 3 lata mieszkał w Nowym Jorku, więc ten człowiek tutaj przyjechał z zupełnie inną wizją, to zawsze był dziwny, ale tym bardziej ludzie jak zobaczyli taką rzeźbę abstrakcyjną, no to myśleli, że zwariowali w tym Nowym Jorku. Dla rolnika to było pojęcie absolutnie znane, tak? Cezar Manrique stawia taką rzeźbę na środku pustyni, w środku wyspy i mówi rolnikom, że jeszcze, że to dla nich. Okej? Okay. Możesz sobie wyobrazić ich reakcję, prawda? Także był to człowiek, który miał niezwykłą wizję. Tam, gdzie nikt nie znajdował potencjału, on owszem, potrafił na przykład zapomnianą już wirownię porzuconą przekształcić na przykład na ten nagród tusów. No tu jakąś wirownię mierzamy, ale większą po lewej, tak przy okazji. Można zobaczyć, skąd pochodzi ten żużel wykorzystywany w rolnictwie. Ale, otro ekstra, bo ja wiem, graciosa, vale? Que? No te vayas ni nomado, ya. No. Vale, porque desde ahí se ve también. Vale, no, porque... A ver, por cierto, voy a llamar a... Son las 12, todavía, no son las 12 menos 10. 12 menos 10. Es que no se ve nada, Toño. Vale, no se ve nada. Tranquilo. Voy a llamar que caliente la comida porque me cabreo. Po lewej widać przekrój starszego wulkanu, widać to kruszywo. Wystarczy nam podkopać, tak? Nie mieliście tej lampy, tylko się to kruszywo bezpośrednio wykorzystuje. A na powierzchni widać pomarańczowy
metr, dwa metry ziemi tej żyznej, która powstała tutaj na przestrzeni tysięcy lat pod wpływem erozji. Wiatr, woda oczywiście rozpuszczają te skały. Widać idealnie. Tylko nawierzchnia została pieniasta, ta żyzna, dalej już skała. Ten park narodowy zaczyna fajnie, my tam jeszcze się będziemy. Gdzie? No, my na Sebrunie. Obecny symbol żyzności i rodzaju. Też co na matkę zapytała. Ola! Ola, Myszku Ciak! Ola! Ola Juan, Sol Magdalena, Sol Aguilla. Quería avisarte que en breve llegamos, ¿vale? Ya vamos por Tao. Llevo 67 personas. Sí, por Tao, y llego en unos minutos. Te aviso para calentar lo que hace falta, ¿vale? Muchísimas gracias, vale, 67. Dzisiaj przyjechaliśmy przez te najwyższe szczyty z Sol Magdalena i po prawej teraz je widać z innej perspektywy. Nawet jak ktoś ma dobry wzrok, to zauważy tą kuleczkę, teraz oddali ten radar, pomarańczową kulę. Taki cypelek. Tam przejeżdżaliśmy. Za tym radarem tam się wcześniej zatrzymywaliśmy. Po prawej te glify, chórka, na lewo od chórki. To jest najwyższy szczyt na zero. Tam byliśmy dzisiaj.